Drogie panie, w waszym przypadku można powiedzieć, że do 5 razy sztuka, w końcu za 5 razem udało wam się wejść do 10. 8 miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego. Czy ta statuetka, ten czempion smakuje równie dobrze jak medal Igrzysk Olimpijskich? Myślę, że tak. Co prawda medal wywalczyłyśmy same, oczywiście ze wsparciem tutaj kibiców, sponsorów rodziny, ale ten medal dali nam kibice i to jest coś, ten medal, tą statuetkę dali nam kibice i to jest coś pięknego. Dla nas 10. miejsce byłoby dużym wyróżnieniem, 20. jest wyróżnieniem. Od 10. miejsca chcieliśmy już iść na tą scenę, jednak okazało się, że jesteśmy 8, więc myślę, że to jest nawet jak złoto dla nas, bo dla naszego sportu jest to duże wyróżnienie. Ostatni raz wyślarstwo było w 2016 roku, 5 lat później zjawiamy się my, więc fajnie. 5 lat czekałyście na statuetkę w plebiscycie, 5 dni z kolei polscy kibice czekali na pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio i wy dałyście im tę radość, wlałyście w serca kibiców nadzieję. Czy te wspomnienia z tego momentu są cały czas żywe w was? Oczywiście, że tak. Cały czas jak widzimy nasz wyścig, nasze finiszowe metry, to cały czas we mnie buzują emocje, ponieważ jeszcze słyszę ten głos Agnieszki, kiedy zbliżamy się do mety i po prostu, no, naprawdę to był fascynujący moment i dzisiejszy dzień też zapamiętałem bardzo dobrze. To są takie prawdziwe, fajne momenty, pierwsze momenty, pierwszy dzisiaj raz na scenie, mam nadzieję, że nie ostatni. A no właśnie, pierwszy raz na scenie, na pewno duże emocje. Widać było, że byłeś troszkę wzruszony, prawda? Tak, oczywiście. No, ostatnie pół roku jest jednym wielkim wzruszeniem w naszym wykonaniu. To jest idealne zwieńczenie poprzedniego roku i dobry wstęp w nowy rok. No to jeszcze tylko na koniec zapytam was, jakie były wasze typy w tym plebiscycie? Kogo stawiałyście na pierwszym miejscu? Ja typowałam Robert Lewandowski, Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki. Trochę żałuję Wojtka, bo jednak ma dwa medale. Poza tym widać było, że to super skromny chłopak, więc... Ale oczywiście Bartek Zmarzik też mnie wzruszył swoją przemową, ale to były moje typy. Czyli prawie trafiłaś, można powiedzieć, jeżeli chodzi o podium, Marta? Prawie. U mnie nie, ja wiedziałam, że wszyscy są najlepsi i tutaj wiedziałam, że czołówka należy właśnie do Lewandowskiego i Włodarczyk, więc oni są najlepsi i im się należy. Jako fanka piłki, mimo wszystko wiem, że nie stawiałaś Roberta na pierwszym miejscu. Tak, generalnie wydaje mi się, że ten hat-trick Anity Włodarczyk jednak był cenniejszy, no bo co można jeszcze zrobić więcej w tym roku. Oczywiście doceniam osiągnięcia Roberta, jestem jego wielką fanką, tak jak chyba my wszyscy w Polsce. Myślę, że też Dawid Tomala zasłużył na spore wyróżnienie, jest niezłą niespodzianką. No oczywiście, tak jak Agnieszka powiedziała, Wojciech Nowicki. Tak, więc generalnie kto by tutaj nie był, to cały ten rok obfitował w niezłe sukcesy, więc wszyscy po prostu celebrujmy. Drodzy państwo, nasza wioślarska czórka podwójna bez jednej zawodniczki właśnie niestety dzisiaj. Marta, że nie ma tak, Marysi, nie ma Marii. Jest, z nami duchem, dziękujemy bardzo.